A w naszym studiu mistrz kabaretu, który już kolejne pokolenie Polaków rozśmiesza, ale także potrafi skłonić do głębokiej refleksji nad rzeczywistością, jednym słowem, Jan Pietrzak. Dobry wieczór. Witam, dobry wieczór. Chciałbym, żebyśmy zaczęli od sprawy, która ciągnie się już jakiś czas w naszej historii, najnowszej, ale teraz chyba czeka kolejna odsłona. Czy to jest kolejna odsłona farsy, czy kolejna odsłona tragedii, czy dramatu? No to być może dowiem się od pana, panie Janie. Wałęsa. Lech Wałęsa, niegdyś bohater Solidarności, teraz stoi przed widmem sprawy karnej wręcz, tak? Grożą mu zarzuty karne. Być może za składanie fałszywych zeznań tam prawnicy zastanawiają się. Chciałbym tu się odwołać do pana wspomnień z lat 80., kiedy to Lech Wałęsa był rzeczywiście symbolem spajającym znaczną część Polaków, znaczną większość. Pan wtedy śpiewał, żeby Polska była Polską, stojąc w jednym szeregu z nim, tak? Wydawało się to wszystko monolitem. Jak pan na to patrzy teraz po tych latach, na jego postać, na te jego kolejne zawirowania? Proszę pana, z przykrością i ze smutkiem, no. Byłem fanatykiem Wałęsy w 80-tych latach. Robotnik, który wskakuje przez płot, prawda, jest symbolem buntu robotniczego przeciwko komunizmowi, wydawał się niezwykłą postacią, no, taki, taki standard pewien, bajkowo-legendarny, jak to z Chłopa na Króla, prawda. Mieliśmy takie opowieści w historii, że był w swoim czasie, w swoim miejscu, znalazł się taki człowiek, może nie za bardzo wykształcony, może niezbyt obyty, ale czujący sercem, prawda, istotne rzeczy, oddający nastrój tego tłumu. Bohater ludowy. Bohater ludowy. To była taka mitologia i to było dla mnie, to było bardzo pozytywne. Bardzo go ceniłem. Widywałem go na widowni często. Przychodził na moje przedstawienia. Ja nawet powiem, bo to bardzo szczególny moment był. Dzień przed podpisaniem porozumień. Przed podpisaniem nie porozumień, ale podpisaniem rejestracji Solidarności. Czyli to było w listopadzie 80 roku. W przededniu Wałęsa przyjechał do Warszawy na tą rejestrację i przed do kabaretu. To był tłok nieprawdopodobny wtedy w kabarecie, jak zawsze zresztą, ale tam szczególny, bo szczególny czas. I jak skończyliśmy, to wskoczył na naszą estradę. Był też tak podniecony, podminowany tymi owacjami, ludźmi, prawda, którzy go witają. Zaczął przemawiać. Przemawiał płomiennie. 10 minut. Ja już z boku robiłem tak, żeby no jednak kończył przedstawienie. Wreszcie skończył. Potem żeśmy rozmawiali z kolegami, o czym on właściwie mówił. Nikt nie wiedział. Ale było płomiennie. Ale było nadzwyczajnie. No, mówię o tym z przykrością, że okazałem się tak samo naiwny jak miliony rodaków, żeśmy mu uwierzyli. To jest bardzo dla mnie przykre, bo ja się uważam za człowieka dosyć przytomnego, wie pan. I mam sobie do zarzucenia to, że dałem tak się nabrać. Bo ja go gdzieś tak do prezydentury jego popierałem. Dopiero prezydentura otworzyła mi oczy. Znaczy to, co on czynił jako prezydent, że on się zachowuje jakoś niegodnie, albo po prostu niemądrze, albo szkodliwie. To już na to zwróciłem wtedy uwagę, ale do tego czasu go popierałem. No jak miliony Polaków, tak jak pan powiedział. No bo był on rzeczywiście tym symbolem tego entuzjazmu, tak, o którym pan przed chwilą powiedział, w kabarecie, masa ludzi. Tu jest pewna pułapka, wie pan, z nim, tak jak z innymi ludźmi. To jest pewna pułapka dla naszej w ogóle historii. Przez Solidarność dokonała rzeczy niezwykłych w naszej historii, prawda? W sposób też niezwykły, bez zbrojnego buntu, bez walki, bez ofiar, bez krwi, które są takie w naszej historii niestety częste. Tak. Straszny. Solidarność tego dokonała. Trudno negować, że stało się coś z Polską pozytywnego. A jak przypomnimy sobie ten akt założycielski Solidarności, czyli podpisanie porozumień sierpniowych, to się okazało, że porozumienia podpisywał generał Kiszczak ze swoimi podwładnymi. Bo i z Bolkiem, i tam w Szczecinie, i z kapitanem Sienkiewiczem na Śląsku w Jastrzębiu. To byli jego podwładni. Więc wie pan, tu jest pułapka straszliwa dla nauczycieli historii. Ja miałem tę pułapkę z moimi dziećmi. Pytam zaraz. No. Wielkie zwycięstwo, jak to była zmowa ubeków. Więc o co chodzi? Jak to należy interpretować? Co się stało? Otóż ja interpretuję tak, że jednak mimo zdrajców, mimo donosicieli, mimo agentury, na pierwszym zjeździe bodajże Solidarności 1/3 to była agentura, mimo to Polska zwyciężyła. Pomimo
tych łobuzów, pomimo tych donosicieli, tych zdrajców, tych agentów. Także coś się wymsknęło tej, prawda, ubeckiej całej konstrukcji, że myśleli, że nad wszystkim będą panować. Rzeczywiście dosyć długo panowali nad świadomością polską i dosyć wiele paskudnych spraw w tej wolnej Polsce przeprowadzili. Przeprowadził ten PRL, że przekształcił nas w PRL bis na wiele lat. No ale w sumie per saldo Polska zwyciężyła. Więc sprawy są bardzo skomplikowane, bardzo skomplikowane. Przykre wrażenie wywierają na mnie ludzie no, z tamtego okresu, których traktowałem jako ludzi porządnych, wspaniałych, mężnych, dzielnych Polaków, którzy się kompromitują w ten sposób jak gwałęsa. Jeszcze paru takich jest, można ich wskazać. Bardzo to jest przykre, bardzo. Ale widocznie nasza historia tak się musi toczyć. Nic na to nie poradzimy. Natomiast tak czy inaczej Polska wygrała. Gwałęsa, jeżeli rzeczywiście są dowody, prawda, trzeba karać i już, no, za to wszystko, co nam narobił. Jest ten argument, o którym pan tutaj wspomniał, że Polska wygrała, że to jest wielki symbol. Ten argument jest podnoszony często zarówno przez krajowych, nazwijmy to, obrońców Wałęsy, jak i przez niektóre ośrodki zagraniczne. No jak to? Chcecie ukarać noblistę, człowiek, symbol, człowiek, który niemalże sam obalił komunizm? Lepiej pewnych rzeczy nie ruszać, nie szargać symboli. To nieprawda, to jest zły argument. Zdrajcę trzeba ukarać. Zdrajcę. Był noblistą, się poruszył tłumy, to jest drugorzędne. W tym wypadku mu się okazało, że zdradził Polskę. Więc zdrajcę trzeba ukarać kimkolwiek by nie był. Tak jak królów ścinano, prawda, i prezydentów karano w świecie w związku z różnymi ich nicnymi postępkami. Tak samo trzeba państwa ukarać za to, że był zdrajcą. Za nic innego. A to, co się w historii wydarzyło z jego udziałem, no to tak zostanie. Z tym będziemy musieli żyć, prawda? Marszałek Petain, bohater pierwszej wojny światowej, w drugiej okazał się no kimś zupełnie innym. Także losy nawet jednego człowieka potrafią być mocno zakręcone. Kilkakrotnie wspomniał pan tutaj o tym historycznym podpisaniu porozumień. I to był właśnie ten moment, kiedy chyba rzeczywiście trochę wymsknęła się władzy z rąk. I jest to traktowane no, słusznie jako moment węzłowy w historii Polski, w tej najnowszej historii. W sensie faktograficznym to był ten szczytowy punkt. Tak. Punkt zakończenia tych strajków, prawda? Czyli zwycięstwo strony solidarnościowej. Długi czas, przez ostatnie 30 lat było to uważane no, za święto Solidarności. Nie tylko Związku Solidarność, ale ludzi, którzy odwoływali się do ideału Solidarności, znacznie szerszego niż Związek. Tak. No i teraz szykuje się kolejna, czy groteska, czy farsa, czy coś bardzo niesmacznego. Prowokacja. Kot próbuje zawłaszczyć to święto. Jak to się skończy, trudno mi powiedzieć, ale wielu ludzi związanych z ideałem Solidarności twierdzi, że jest to bardzo niesmaczne zawłaszczenie, bo jest legalne. Tak to niestety wygląda. W świetle prawa te uroczystości, które oni chcą urządzić, są legalne, natomiast są chyba mocno niesmaczne. Legalnie? Nie wiem, czy są legalne, bo nie powinien prezydent miasta, który no, żyje w Gdańsku całe swoje życie i wie, czym jest pomnik poległych stosjowców i wie, co tam się dzieje. Po prostu nie powinien jako człowiek, jako obywatel przystępować do takiej prowokacyjnej akcji, jaką kot podjął, żeby storpedować to święto. To jest po prostu bezczelność jakaś straszliwa, ale to się mieści w łańcuchu poczynania tej organizacji. Ta organizacja cała sama w sobie po to stworzona, żeby prowokować, żeby nie pozwalać Polakom na spokojny dyskurs, na dyskusję o sprawach, tylko by się kłócić, wrzeszczeć, podstawiać nogi rządowi. Najlepszy rząd mamy w trzeciej RP, prawda, od 2 lat, który już przez te 2 lata załatwi mnóstwo polskich spraw. I oni z tym rządem walczą w dramatyczny sposób, w każdy sposób właściwie, najbardziej nikczemny nawet. No teraz się rzucili na rząd w związku z nawałnicą. Nawet w takich sprawach nie są w stanie się pohamować. Dlaczego? Bo mają istotne powody. Bo za tymi kodowcami, za tymi obywatelami stoją jakieś potworne interesy. Stoją te miliardy, które ukradziono Polsce przez wiele lat, prawda? Więc tam z tyłu czai się jakiś potężny interes. I oni mają dosyć dużo pieniędzy, bo ukradli od cholery Polakom przez te lata, żeby przepłacać różnych ludzi, żeby robić afery, prawda? Żeby prowokować. Po prostu nie są w stanie pogodzić się z tym, że pójdą kiedyś do więzienia za Wałęsą. Wałęsa z innych powodów może, a oni z innych, bo jak się komisje powiodą, ta w sprawie Warszawy i ta kolejna, która się szykuje w sprawie tych miliardów VAT-owskich, prawda, czy tych milionów, to są potężne pieniądze, to oni pójdą do więzienia. Więc wie pan, tutaj się gra toczy za plecami czyimś, do frontu, do przodu wyszywają entuzjastycznych młodych ludzi, którzy tam napuszczeni, czy
zmanipulowani. Znaczna ich część szczerze jest przekonana o tym, że być walczą może, w obronie demokracji. Tych młodych ludzi właśnie, tak, którzy wychodzą, którym się mówi, że tak, PRL to jeszcze trzymał jakieś standardy, natomiast to, co jest teraz, dyktatura kaczystowska, no to już takiej podłości nie znała historia ludzkości. Nie ma żadnej dyktatury. No. Dyktatorskie metody mają właśnie ci, którzy nie respektują demokracji. To jest typowe dla dyktatury. Demokracja ma luz i pozwala. Proszę bardzo, róbcie to, chcecie. Występujcie tu, tam. Ale oni nie. Oni chcą dyktować warunki. Oni chcą dyktować warunki, czy może się odbyć spotkanie smoleńskie na krakowskim przedmieściu i chcą przeszkadzać. Oni chcą dyktować warunki Solidarności, która obchodzi swoją normalną rocznicę, prawda? I też to straszenie więzieniami to, po tamtej stronie jest. To jest mentalność właśnie dyktatorów. Nie pozwalają na demokratyczne obyczaje. Wolność słowa tak, ale nie w tak plugawych sprawach jak wy. No i właśnie, koniec. Właśnie. Natomiast to straszenie z więzieniem, nazwijmy to po tamtej stronie totalnej opozycji, ono też co jakiś czas występuje. Lech Wałęsa jeszcze rok temu, bo to teraz tak, wyciągnięto te jego wpisy, on jest mistrzem właśnie tych krótkich wpisów, czy to na Twitterze, czy na Facebooku, czy na Wykopie się pojawiają, że groził prezydentowi Dudzie, tak, że będzie miał jakieś problemy. Tyle, to już jest odrębny temat, bo to jest prostactwo wyłazi z niego. No, który jak był bohaterem ludowym, można było tolerować, że to jest taki gatunek, taki typ. A teraz w takiej sytuacji wpędzenia go do narożnika jest takie straszne prostactwo. Tak nieznośne, tak przykre, żeby to oglądać. W ogóle zajmował się jego wpisami, czy czymś, co on pisze, bo to wszystko jakiś absurd jest, żeby w ogóle się tym zajmować. Czyta to wiele osób. Szkoda nas, szkoda Polski. Ja jego nie żałuję, ja żałuję Polaków, że zostaliśmy tak haniebnie oszukani. Że zostaliśmy tak haniebnie oszukani i znaczna część Polaków dalej ulega niestety tej manipulacji. Co ciekawe, ludzie, którzy śmiali się z Wałęsy, wytykali jego właśnie owe prostackie maniery, brak horyzontów intelektualnych w początku lat 90., kiedy zaczęła się wojna na górze, kiedy on, mówiąc tak kolokwialnie, dał po nosie Geremkowi, całemu temu sztabowi, który myślał, że się przy nim jakoś ustawi. I wtedy wystarczy poczytać teksty w Gazecie Wyborczej tych samych ludzi, którzy dzisiaj traktują go jako bohatera, człowieka bez skazy. Jak to się zmienia bardzo dużo w polityce? Czasem się zmienia punkt odniesienia. Tak? No, mecenas Giertych też, kiedyś pierwszy faszysta Rzeczypospolitej, teraz uchodzi za swojego tego człowieka. Tego rodzaju przeskoki są dla mnie abominacyjne. To są postacie zupełnie obrzydliwe po prostu. To jest, ten udawał jakiegoś prawicowca, jakiegoś Liga Nacjonalistę, Polska, Liga Polska, polskiego. Odwołania do wielkiej narodowej tradycji polskiej organizacji, okazuje się po prostu wszystko było inaczej. Usługowym adwokacinom. Porozmawiajmy w takim razie o rzeczach naprawdę przyjemnych i ważnych dla Polski. Ilekroć mam przyjemność gościć pana w naszym studiu, pytam, jak sprawy stoją z Łukiem Triumfalnym, rzeczą naprawdę ważną, wielki triumf i z tego mamy się powoli cieszyć. Nie chcę zanudzać państwa, bo rzeczywiście sam już nie wiem, co odpowiadać. W tej sprawie jest impas. Władze warszawskie są nieubłagane, tu nie chcą tego stać. Ale pojawił się projekt. W internecie już krąży od jakiegoś czasu. Projekt bardzo ciekawy. Tak. Odchodzący od tej wizji Łuku Triumfalnego, wzorowanego, no nie wiem, chyba jeszcze na Łukach Trajana rzymskich. Chciałbym pańskie zdanie na ten temat poznać. Jak pan patrzy na taką nowatorską formę Łuku Triumfalnego? Proszę pana, ja ten projekt znam od roku, bo architekt Marek Skrzyński, którym jestem w porozumieniu jakimś od dawna, hamowałem go, żeby nie ujawniał tego. Ale pojawił się w końcu. Bo chciałem, ale wytłumaczę po kolei. Chciałem zrobić konferencję prasową, gdzie będzie ten projekt omawiany, przedstawiony jako pewien pomysł, prawda, dla pobudzenia wyobraźni. Natomiast mając czas na budowę łuku, myśleliśmy, że tak czy inaczej ogłosimy konkurs. Wydawało mi się, że konkurs jest niezbędny na budowę czegoś takiego, że społeczeństwo musi samo wybrać tak wielką inwestycję z własnych kieszeni, prawda? Ale terminy tak gonią, że ten projekt ja znałem, ale jakoś hamowałem Marka Skrzyńskiego. Okazało się, że tutaj nie ma z kim rozmawiać we władzach Warszawy, że czas goni, kiedy wreszcie wyborcy wybiorą lepszy samorząd w Warszawie, mam nadzieję za rok, może być za późno już na ogłoszenie konkursu. I z tego powodu, żeśmy z panem Markiem postanowili pokazać ten projekt, który w pierwszej wersji miał być taką inspiracją, jak to może wyglądać, żeby pobudzić wyobraźnię. Bo miejsce w Wiśle jest najbardziej optymalne. Po tych dyskusjach, które ja prowadziłem z nieszczęsnymi
władzami Warszawy, to tam było wiele zawsze zarzutów na różne pomysły lokalizacyjne, czysto technicznych, że tramwaje, że ulica, że skarpa, że no sieć i tak dalej. A Wiśle akurat nieinwazyjne miejsce na taką budowę i w sumie, w sensie nawet finansowym znacznie chyba ciekawsze niż w środku miasta, w materii miejskiej gdzieś budowanie tego. Więc sama Wisła jest bardzo dobrą inspiracją, zwłaszcza, że mówimy o cudzie nad Wisłą. Więc to ze sobą koresponduje. To ze sobą bardzo koresponduje. Projekt Marka Skwińskiego wydaje mi się fantastyczny, bo jest takim właśnie połączeniem różnych stylów, różnych myśli o naszej historii, o architekturze polskiej. Bardzo jest bardzo ładnie i bardzo przytomnie zakomponowany. Przy czym skala jego jest niewyobrażalna, bo jak patrzymy na to zdjęcie, które jest teraz w internecie, prawda, to tam sylwetka miasta, to jest taki margines domków, a tu stoi wielki gigant. Otóż taki ma być, może nawet większy, bo to ma po prostu zmienić symbolikę miasta, symbolikę sylwetki warszawskiej. Nie może dominować nad Warszawą spic Stalina. To jest skandal po prostu, skandal, z którym żyjące pod tym spicem, pod tym cieniem Stalina pokolenia powinni skasować. I może to się zmieni, miejmy nadzieję. Bardzo dziękuję panie Janie za wizytę w Wolnych Głosach wieczorem. Jan Pietrzak był moim i państwa gościem. Ja także dziękuję państwu za uwagę. Marcin Bąk, do zobaczenia. Do widzenia.